Witajcie na kanale Bananowy Sorbet. Ja jestem... Znowu uderzyłam mikrofon. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. Witajcie na kanale Bananowy Sorbet. Ja jestem Monika. Dzisiaj będziemy kontynuować przygodę Wiedźmina. Mamy tutaj parę rzeczy do ogarnięcia. Między innymi musimy tam nałożyć chyba... wypić leśny dzban. Cokolwiek to jest. W komentarzach na poprzednim filmem mieliśmy rozkminkę. Na pewno właśnie leśny dzban nas czeka, na pewno czekają nas te obroże dla guli i ten upiór w kanałach od czekajcie, od Waldemara i Kroupa chyba. No dobra, no to lecimy. Ja sobie tam ustawiłam chyba właśnie ten smartane porządki, właśnie, żeby ogarnąć te, bo przede wszystkim jestem Wiedźminem, więc ja tutaj dbam o porządek. O, śnieżek pada. Dbam tutaj o porządek. W ogóle chyba też zaczął śnieg padać w całej Polsce, więc... ale mamy tutaj zbieg okoliczności. No, ale kontynuuję, że ja tutaj jestem Wiedźminem, więc dbam o bezpieczeństwo mieszkańców. To chyba trzeba wejść z drugiej strony. Tup. Chociaż kurczę, 20 godzina, ja nie wiem, czy to jest mądry pomysł, żeby tam zachodzić po zmroku. No dobra, dowiemy się, co tutaj się wydarzyło. Ale fajnie, że śnieg pada. To jest chyba jedyna przygoda, gdzie śnieg pada. Nie kojarzę, żeby w ogóle... Magazyn, co nas tutaj czeka? Co to jest? Dobra, ale nas na pewno nie atakuje. Nasz medalion nie wibruje. Silent Vile. Czekajcie, da się jakoś tak... Dobra, nieważne. Co mam do niego zagadać? Myślicie, że on nam coś powie? Brrr. No, co mógłby powiedzieć? Wygląda paskudnie. Co tam, piesku? To jest średnie kuno, jaka ma na... Bywaj, psino. Dobra, co tam, piesku? A może z tym... Pozwolisz ją sobie odpiąć? Czemu miałbyś chcieć odpiąć obroże? Przecież on wygląda strasznie. Dobra, co tam, piesku? Brrr. No, nie rozgadał się za bardzo. Ale się przesunął. O, skrzynia. Obroża. O, to fajnie. Czyli mamy jedną obrożę. Nie wiem, czy ten pies nam się przyda do czegoś. Ten magazyn wygląda całkiem bezpiecznie. Tutaj chyba nie da się wychodzić na górę. Nie. To nie trójka. Co jedynka, ale... Aha, czyli muszę odebrać obrożę temu psu, który pilnuje ten magazyn chyba, nie? No to wygląda. Tutaj już nie ma żadnej skrzyni. Jaj. No dobra. Brrr. Jaka ładna obruszka. Pozwolisz ją sobie odpiąć? Wow. Nie. Dobra, czekaj. Poszło to źle. Czekajcie. Gra zatrzymana. Stalowy. A stalowy to ma być czy ten? A tutaj co sugeruje, że to ma być stalowy albo... Tutaj chyba się w ciemno. Dobra, styl szybki. Chyba nie będziemy mieć go w tym. A może bym coś zjadła albo jakiś eliksir wypiła? Pocałunek. Puszczyk. Jaskółka. I jaskółek trochę mam, więc może żywotność i energię. Tu się chyba... żywotność. Spróbujmy żywotność najpierw. O, dobrze, że czeka na nas. No idzie nam tak, bym powiedziała, słabo. Czekajcie. Zbyt szybko, to może silny. A właśnie, może silny. Jeszcze on nas... Aha, nie, to... Nie on nas zaczął, tylko... O!
No, akcja, akcja, dajesz Wiedźmin. Na sterowanie jest takie trochę. Zabiliśmy go. Dobra. Mamy obruszkę, mamy psie sadło. No dobra, no to idziemy chyba do wiedźm, nie? W sumie skoro... Zapisywanie, o. Miło, miło. A, czekajcie, w sumie jak mamy zapisywanie, to weźmy sobie jeszcze w sumie tą jaskółkę tutaj wrzucimy, żeby była pod ręką. No, tutaj różne fajne rzeczy w sumie. Bo ostatnio jak byliśmy na cmentarzu, to tam było ognisko, więc mogłam za darmo sobie zrobić, w sensie, że nie musiałam karczmarzowi płacić 5 orenów, czy tam ile, nie pamiętam. Ale właśnie nie musiałam mu płacić, żeby sobie właśnie zrobić jakieś eliksiry i pomedytować. Kurczę, ale w sumie jest ciemno, to przypuszczam, że tam góle nas bardziej jeszcze będą atakować. To może byśmy... Co my tam mamy jeszcze? A, wypić jakiś dban chyba. Ty, czemu ten magazyn nadal jest? A, bo może dlatego, że obroże... Okej. Okay. Upiór. Potężne czary. Ja pierniczę. No powiem wam, że... Liczyłam, że to będzie trochę mniej takie... No nie, nie, nie wiem, może nie mniej groźne, nie mniej mroczne, ale jakieś takie... O, co to, co to, co to? Zaniedbane domostwo. Ale to nie tu chyba musimy iść. A nie da się tego śledzić. Dylan. Mamy to na mapce? Mapka, mapka. Jezu. Dom Fedory, dom Debiana. Szpital Lebiody. Czy ja muszę się dowiedzieć? A wejdźmy se tu. A, zamknięte. Chyba to już sprawdzaliśmy w ogóle wszystko. Dobra. Dobra, to idziemy do wiedźm. No trudno. Już nie chce mi się unikać przygód. To ja w ogóle nadal mam jaskółkę. A ona przez godzinę jeszcze działa. A to fajnie, to może tak będzie wygodniej z tymi gulami i tymi wszystkimi. One się na nas rzucą, a to będzie ich sporo. Szczerze powiedziawszy, walka w tej w jedynce nie jest moją ulubioną rzeczą. Jakby myślę, że są tutaj fajniejsze aspekty tej gierki, a walka jest na ostatnim miejscu. Aczkolwiek i tak jest spoko, jakby... Ja jestem takim graczem, że mi... Dla mnie walka nie jest najważniejsza. O, widzicie? I od razu rzucają się na nas. No oczywiście mamy zły miecz. Styl grupowy. Udało się. Dobra, potem będziemy to zbierać. Nie styl grupowy, styl silny teraz. Może teraz już styl grupowy. Jest gitu. Nie, zbyt szybko. Widzicie, jak wbijam? Czy powinno przypomnieć, czy na Graveira działa szybki, czy silny? To byłoby mi chyba łatwiej. Dobra, całe szczęście nie było aż tak ciężko. Znaczy ja no w ogóle no tutaj ja gram na najłatwiejszym, w związku z czym zdziwiłabym się, jakby było... O Jezu. Nie ten przycisk. Zdziwiłabym się, jakby było ciężko. Uduś! O, Uduś przyszedł. Przyszedł mnie przywitać. Jakby się ma w rachu. Za chwilę nałożymy ci obroże. Jest tutaj dosyć ciemno w sumie. Ale jest tak mrocznie. Co nas znowu tutaj? W sumie ten Uduś mógłby nas... Jeszcze dodatkowo udało się bronić przed tymi innymi. No właśnie, bo to chodzi też to o te inne, nie o tylko te uduś i ugryź? Ugryź, tak. Uduś i ugryź. Dobra.
Coś na sobie pozbieraliśmy. Dobra, chodźmy bezpośrednio do wiedźm. Czekajcie, jak to chyba tędy jakoś. Znowu ból. Aha, ja nie mam tego. Wytrzymałości, czy tam jakieś nazywa. Chyba tutaj silny z tym, nie? Tak bym stawiała. Dobrze, że sobie zaszłam tą jaskółkę. Bo by było. No by musiała iść pep. Albo, nie wiem, jakieś inne smakołyki z mojego ekwipunku. Dobra, koniec tego. Zbieramy łakocie i witaminy do eliksirów. Dobra, tam udusi i ugryź jest, a my chcemy... O nie, jeszcze dalej? O, tu weźmy sobie wronie oko. Coś tu jeszcze jest? Nie. Krasu. Chyba ta. Ona... O Jezu, nie, naprawdę. A one są niewzruszone, one mają być gdzieś. Ej, ale się zrobiły. Powinno mnie co szybciej klikać chyba. Jo! Widzicie, jaka fajna animacja? Nie, jedynka ma swój urok, naprawdę ma swój urok. A im więcej się tam właśnie tych talonów, bohater, atrybuty, talenty, nie, talony, ale im więcej się ich tutaj poklika, szczególnie przy tych chyba stylach i tej, i tym tutaj coś, nie wiem, czy zręczności, czy coś, to są nowe rzeczy się odpalają. Nie mogę się tak trząść, bo wtedy trzęsę kamerę. Teschle, Haldis i Krasula. Krasula to jak ta, krowa. Haldis. Witaj, Wiedźminie. Czego chcesz? Obroże ci dać, no. Jeśli chodzi o obroże... I jak, Wiedźminie? Masz je przy sobie? Jezu, ta ma takie oczy. Tak, oto one. Proszę bardzo. Dobrze sobie poradziłeś. Nie wiem, która to gada. Możemy dalej szerzyć zło. A teraz nie przeszkadzaj. Mamy wiele złego do zrobienia. Czemu ja im pomagam? I mrocznego niesłychanie. Ha. Co ty chcesz nagrodę w sumie? Nie jestem przekonana, czy ci się należy. To ja skurczę źle już zebrałam? Balista. Geralt jest zielarzem. Będzie za chwilę walka z utopcami. Ale się przydadzą, no niestety. Aha. Nie, czekaj. Czemu ty nie walczysz, to jest raz? A dwa, czemu nie uderzasz ogniem? No właśnie, o to mi chodziło. Styl szybki. No jak już się oswoję z tym, z tą walką, to będzie git. Dobra, już nie musisz walczyć, już jest git, uważaj. Już jest spokój i przyjemność. Zbieramy sobie śmieci. Będzie jeszcze porobić eliksiry. O, przydałoby się dowiedzieć czegoś o olejach. Może Kalkstein ma coś o olejach. Chociaż w sumie póki co to raczej jakoś sobie radzimy, nie? W sumie nie, ten poziom łatwy jest. Jest łatwy. Jest łatwy. Nawet jak trakowiady nie pamiętam, jak to się gra. I ogólnie też nie jestem jakimś prosem. Dobra, nie chcę mi się tam już wchodzić. Przydałoby się teraz wyjść z tego. Ognisko. Ty, a może skoro już tutaj jestem, to bym sobie zrobiła eliksiry, nie? I tak, te wszystkie rzeczy pozbieram sobie po drodze i te utopce znowu wybudzę, ale przynajmniej będę mieć eliksiry, nie? No, widzicie? Już lezą. To nie utopce teraz.
chciał mi od tyłu zajść. Ciach, ciach. Przegapiłam płomienny mieczyk. Fajna ta muzyczka też jest. Chociaż trochę jest zbyt dużo mrocznej muzyczki w stosunku do wesołej muzyczki. Chociaż już tak jak mówiłam chyba w poprzednim odcinku, że tutaj tak jest dosyć wesoła muzyczka tak ogólnie. Ale to muszę przyznać, że mi się bardziej podobało w trójce, że mieliśmy większą taką równowagę. Bo ta jedynka nie dość, że jest właśnie taka mroczna, znaczy to ma swoje zalety, nie mówię, że nie. Ale czasami przez tą muzykę taką ciągle właśnie ciężką, tak mi siadało to na nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. No tak! Dobra, eliksiry. Alchemia. To się tu robiło. Biała mewa. To mi chyba do niczego niepotrzebne. Nie pamiętam, do czego jest biała mewa tutaj. Czy w ogóle jest do czegoś? Na halucynogen. Dobra, może byśmy sobie zrobili biały miód. Zresztą się może jakiś przydać. Czarna krew. To jest do wampirów. Też sobie weźmy, bo przyda nam się pewnie w tych kanałach. Bo tam chyba tak, było coś o wampirze. Dekot. A, niech będzie dekot. Jaskółka oczywiście. Kot. Jak będziemy w kanałach, to też nam się przyda. Nie wiem, czy mamy jakiegoś kota? Nie wiem, jak on wygląda. Kot. O, jest. Mamy dwa koty. Dobra, weźmy sobie. Pocałunek. Powój. Kwas. To są jakieś tam dodatkowe rzeczy. To nie wiem, czy bym... Żonie łzy. Chyba też mamy. Żonie łzy były tutaj. A weźmy sobie, bo w sumie jak nas... Już koniec? No. Koniec. Jak nas przytruje ten leśny dzban, to zależy, czy to jest alkohol, czy to jest jakiś będzie, wiecie, taki nie wiem, halucynogen, czy jakiś eliksir, to będziemy mieć tego, co to? Białą mewę. Tak. Dobra, tutaj już nic z tego nie wyjdzie. Tu jest w ogóle chyba jakaś krypta. Żalnik. Nie, na razie tam chyba nie będziemy wchodzić. Pomedytujmy sobie do rana. Dobra. I ja wiem, że czekacie na leśnego dzbana. O Jezu. Te znowu się uruchomiły. Siup, siup. Czekaj, jaki to jest silny. Tak się chyba przydało. O, widzicie? Od razu szybki. Na górę to jest szybki. Pan utopiec. Jezu, ciągle zapominam, że to jest właśnie z tym mieczykiem. No to jest sobie zwyczajna do tej trójki. A tutaj mechanika jest zupełnie inna. Może jest trochę dzika, ale... No tak, tutaj to jest niebezpieczne chyba cały czas. Ale to nic. O, właśnie, chciałam. Szczątki. Znowu ktoś. Zanim... Czekajcie, no właśnie. Ja potrzebuję tutaj tak na prawo. Tutaj będzie... A może pójdziemy tą główną bardziej, czyli tak prosto i w prawo trochę. Ty chyba właśnie skończyła właśnie w lewo. O, ale mnie coś zrobił. Chyba... efekt. A, bo już mi jaskółka nie działa. Czy coś tam było? Czekaj, styl grupowy zrobimy. No, dlatego właśnie doceniałam w pewnym momencie, że tutaj tych potworów jest trochę za dużo. W sensie tych takich zwykłych i może nazwijmy to nieciekawych, nie?
Jasne, że też w sumie na cmentarzu jest to jakby gdzieś tam zgodne z oczekiwaniami, nie? Żeby te potwory były. Natomiast wiecie, no chcecie coś załatwić, a to musicie się znowu przedzierać przez te hordy wygłaniałych. Ale nie pokazałam. Dzieraki zimują. Przez hordy wygłodniałych jakiś tam... Ty, ale mnie przyspieszyło. Czy to jest jakiś efekt adrenaliny? Dobra, gościu, chowaj miecz, zbieraj smakołyki i lecimy dalej, załatwić nasze ważne sprawki. No, ale tam zgubiłam wątek chyba. Generalnie chodziło mi o to, że właśnie zjedzmy sobie jakiś pep. Czekaj, a może mamy coś innego? Krowie mleko, sadło, kurczak. Dobra, weźmy sobie pep. No, po raz trzeci zgubiłam wątek. Chodziło mi o to, że właśnie w pewnym momencie można było zdobyć jakieś takie różne rzeczy, które nas chroniły przed tymi... No różne tam były. Bo były też na skolopendromorfy, były na utopce, były na gule chyba osobno. Takie różne były, każdy jakby gadżet, taki dodatkowy item, który mogliśmy sobie po prostu trzymać w jednym z tych takich schowków, które są... O, tu wam pokażę. O, tu chyba... O właśnie, pierśni lub amulet. Właśnie, bo to były takie amulety magiczne. No i dzięki temu mogliśmy po prostu sobie na spokojnie załatwiać swoje sprawki. A tutaj, no to będziemy się póki co przedzierać przez te wszystkie potwory jeszcze raz za razem, nie? Za każdym razem. Dobra, tutaj? Tutaj. Super. O, zapisywanie. Bardzo dobrze, bo zapomniałam o tym oczywiście. Tutaj pan grabarz. O, ta muzyczka jest taka... chillaukowa, nie? Człowiek się garbi. Plecy potem bolą. Ej. Skończył się chyba efekt działania Pepa. Dobra, może nikt mnie nie zaciuka tutaj po drodze. Idziemy do karczmy, dogadamy się z tym typem, dowiemy się co tam, jak tam dalej. Może sypnie nam jakiegoś grosza. Chociaż nie zasłużyliśmy tak wprawdzie. A może się udamy potem... Nie, leśny dzban! Załatwimy najpierw... Aha, tylko nie do końca wiem gdzie. Właśnie. Jak? Może byśmy się tutaj dowiedzieli czegoś? Kupiec. Oczy morda, obwieź. O, może Kalksztajn? A, też nie wiem, czy Kalksztajn będzie cokolwiek wiedział. O, wiedźmin, co za spotkanie. Ten dialog już był. Witaj, Kalksztajn. Co cię sprowadza do misia kudłacza? Albo był ten dialog. Nie, dobra, nieważne. Co się sprowadza do misia kudłacza? No właśnie, był ten. Ale zobacz, pokaż mi swoje towary. Nie ma żadnej książki. Ale ty może chcesz biały ocet. Za 20 za sztukę? Panie! Sprzedam ci 20. Albo 20... Może 30. Patrzcie. Wartość w orenach? Normalnie, co za mamona. Ja... No dobrze, dobrze, podoba mi się to. Kalksztajn nic od ciebie nie chce. Chociaż jakbyś wiedział cokolwiek o olejach, to by było fajnie. Pijak, obwieź. A ten moczy morda, moczy morda. Okej, okay, czyli tutaj coś mi się wydaje, że nikogo, od nikogo się nic nie dowiemy. Dobra. Panie karczmarz, pozbyłeś się tych plugastw. Właśnie, wracam z cmentarza. I jak? Pozbyłeś się tych trupojadów? Prawie. Nie będą już stanowić zagrożenia. Twoja żona może spoczywać spokojnie. Niech chwała będzie Melitele. Dobra robota, wiedźminie. Oto twoje 120 orenów. Cieszę się, że mogłem pomóc. Bywaj.
znów zapanował spokój, przecież tam są wiedźmy. Strasznie dziwny jest ten quest, no ale dobra. Niech będzie. Ty, a może kaczmarczka będzie... Da się to zebrać? To byłyby chyba płatki Gianti? Coś takiego? Coś podać? Ta nic nie wie. Dobra. Mamy jeszcze miejsce w ekwipunku. Pójdźmy najpierw może do... Znowu pomyliłam drzwi. Ja. Ciekawe, ile razy jeszcze się to zdarzy. To są właściwe drzwi. Zapisywanie. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czekaj. Przydałaby się nam jakaś zielona postać, która nam powie cokolwiek o... Czekajcie, bo już zapomniałam. Dylan. Młody medyk. Może jest w tym... W szpitalu. Dobra, dziwki czasem coś wiedzą. Da się tu wejść? Aha, nie da się, dobra. No to kiszka. Moglibyśmy chyba przekupić tamtego... tamtego strażnika, co stoi przy szpitalu. Ale czekajcie, czekajcie, bo ja jeszcze okradnę najpierw... okradnę tego... Nie wiem, kto to był, już nie pamiętam. Ale nie mieliśmy miejsca na to, żeby mu zabrać wszystkie rzeczy. Co ja robię? Chodziło mi o mapkę. Debian. No, chyba to chodziło o Debiana. Czy dom Fedory? No, chyba już wszystko wzięliśmy. No dobra. Dom Debiana. A, widzicie? Aha, to już tyle. Dobra, już tyle nas nie obchodzi. Ja, czemu tutaj ta muzyczka jest straszna? No dobra, weźmy sobie tą jagódkę. No słuchajcie. Jagódka też fajna, nie? Dobra. Panie Debianie, na razie muszę cię okraść, a potem... W sumie nie pamiętam, o co z nim chodziło. On chyba coś tam sprzedawał jakieś rzeczy, nie? Nas chyba nie było stać na to. O, skrzynia z herbem. Dobra, alkohol na pewno się przyda. A sztylet zabójców? Obrażenia, szansa... Nie wiem, i tak nie używam w sumie, więc... Przypuszczam, że nam się nie przyda. Rubin. O, rubin. Aha, no tak. Dobra. To chyba już wszystko tutaj. Da się tędy wyjść? Pewnie nie, no właśnie. Tak zakładałam. A on ma tam jeszcze górę? Nie, okej. Okay. Dobra, zagadajmy do niego. Tak. Laboratorium. To jest jakaś dziwna księga. Może byśmy ją kupili, może byśmy się dowiedzieli czegoś, nie? Mamy przepis na dekod. Aha, no tak, no bo dostaliśmy go albo tam coś. Nie pamiętam. Albo go kupiliśmy. Dobra, weźmy sobie, kupmy księgę, dowiedzmy się, co jest z niej. Tedy rzekł do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani łask, ani tajstry, ani chleba, ani pieniędzy, ani po dwu sukien miejsce. Czyli to jest w ogóle nieprzydatne. A do któregokolwiek domu wnijdziecie, tamże zostańcie i stamtąd wynijdźcie. A którzy bykolwiek was nie przejęli, wychodząc z miasta onego i proch z nóg waszych otrząśnijcie? Nie, to chyba akurat jest dobrze napisane. Na świadectwo przeciwko nim. Super. Warto było wydać 120 orenów chyba na te mądrości. No dobra. O, jeszcze kufer. A, to pewnie ten sam... No właśnie, jestem... Pamięć złotej rybki, nie? No dobra, czyli nic się nie dowiedzieliśmy, ale możemy sobie zrobić zapis. Znam wiadomość. Dobra. Zrobimy sobie zapis, zrobimy sobie piczko. A przy okazji w sumie, dobra, pół godzinki. Nie chcę tutaj robić jakiegoś ultra długiego odcinka, więc...
A może zawitamy do Fedory? Nie wiem, czy Fedora nam coś pomoże w tym względzie. Ale na pewno mam mroczną muzyczkę też tutaj. To jest niepokojące. No ale dobrze, dobrze, dobrze. Czy nic nie wiemy? O, Fedora! Może Fedora będzie coś wiedziała o tym? O, Wiedźmin! Piękno mamy dziś pogodę, nieprawdaż? Tak, w istocie. Aura jest niezwykle przyjemna. Ale jakim tematem do rozmowy jest pogoda, jeśli mamy dalekie podróże, dzieła, poetów? Chyba nie mam tyle czasu, droga pani. Wybacz. To już było, ja wiem, ale... Jak mi się skasował poprzedni zapis, to musiałam to przejść i nie spotkałam wtedy Fedory. Ale czekajcie, coś tak za nie mówił. Czyli Fedora nic nie wie o... Czy ja znowu zapomniałam o Dilenie? Dobra, młody medyk. Spróbujmy się dostać do tego szpitala. Czekajcie, tutaj będzie chyba kupiec. Handlarz. No tak, tak, wiem, wiem, pokaż. Potroszona ryba. Cena 24. Kapadaka. Dobra, możemy w sumie i tak ją... No bo dobra, zostawmy sobie, nie wiem po co, ale zostawmy. Srebrny naszyjnik, bursztyn, damska chusta. Chyba nie przyda nam się ten naszyjnik, mam nadzieję. Kwiaty. Kurczę, takimi rzeczami to czasami można przekupić kogoś. No dobra, ale... Może byśmy... Dobra. Słaby utarg, ale niech będzie. Ty właśnie... Tam był... Poprzednim razem... O! Chłopiec na zielono. Aha. No to jakby nic z tego nie wyszło. Dobra, to chodźmy do kanałów w takim wypadku. Czekajcie, kanały czy szpital? Dobra, spróbujmy najpierw szpital, bo i tak jest po drodze. A potem zobaczymy, co jest w tych kanałach. Bo może, jeśli byłoby coś, co by nam pomogło... No tylko co? Nie wiem. Nie wiem, no musimy tylko Dilana znaleźć. Dilan jak Wilan. No, tak sobie spróbowałam zapamiętać. Żeby co chwilę nie patrzeć na to zadanie. Kto to tam miał być? Dobra. Strażnik. Spróbujmy go może przekupić. Je Glejt. Nie mam Glejtu. Nie ma Glejta, nie wejdzie ta. Nie czujesz jak rymujesz. He. Nieważne, wrócę z przepustką. Skąd mam wziąć tą przepustkę. Do jakichś ważnych ludzi, ale... Dobra. Idźmy do kanałów. Pójdziemy sobie do kanałów. Zobaczymy, co jest w tych kanałach. Czekajcie, bo idzie to tu. Zobaczymy, co jest w tych kanałach. I może dowiemy się czegoś więcej tam dalej, nie? Da się tu wejść? Kanały były jeszcze gorsze zawsze. Widzicie? Paskudnie tu. W sumie tutaj akurat kanały wyglądają bardzo podobnie jak w trójce. Tak mi się wydaje. Tutaj nawet może jest trochę przyjemniej. Tam jest coś? O, jest beczka. Tylko tutaj Wiedźmi się częściej niestety zacinał na tych wszystkich pagórkach. Co to jest? Dobra, krzesiwo to tam... Ale... Aha. Dobra, wyrzućmy tą kupioną księgę. Co to za zwój? Czekaj.
czekajcie, czekajcie. To jest zlecenie. Ale czekajcie, to jest jakiś przepis. Tylko, że... A to? Pochodnia. Ale ona jest jakaś taka krótka. To jest coś dziwnego. No ale dobra. Szczątki. Zaintrygował mnie ten przepis. Ja mam nadzieję, że to jest część jakiejś zagadki. No wiecie, jak podejmuje się jakiś wysiłek, żeby stworzyć jakiś pół przepisu, to może to coś oznacza. Tego się już nie da nie wziąć? Dobra, jest. Oczywiście. Pan utopiec. No zapraszam, zapraszam. Siup, siup. Tak, wiem, że jestem z tym, ale nie chcę się go zmieniać. Dobra, weźmy sobie szczątki. To nie. O! Dobra, to jest. Co my tu mamy? Tam jest strasznie. Tup, 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 tup. Tu będą utopce? Nie. Tu będą utopce. Ile ich tutaj naraz? Ja bym chyba szła w stronę tam, gdzie są utopce. Biedny utopiec nie mógł tu wskoczyć, więc poszedł tutaj na schody. Trójka taka piękna. Boże, nie trójka, tylko jedynka właśnie. Patrzcie, nawet podpaliłam. Takim jestem mistrzem szermierki. Nie, chyba to nie jest szermierki. Szermierka. Nie wiem, strasznie się na tym nie znam. Parkour. O! Widzicie, jakie fajne rzeczy? Dobra, może zróbmy sobie mały zapisik. I pójdziemy sobie tam... Muzyczka. Znaczy nie muzyczka, tylko straszne dźwięki. Ciach, ciach. Dużo tu tych utopów. O, Fleder! Tak a propos. A, ja nie mam... Ojej, kurwa. Dobra, styl szybki chyba, nie? Ja może tu tylko Fleder? Dobra, zobaczmy. Mocno skupię, żeby był płomienny ten i wtedy jest nieźle. Właśnie szkoda. Trójka jest ta fajniejsza, że są takie różne uniki, można robić, jest takie bardziej to. Tutaj właściwie musimy najbardziej skupić się na jednej rzeczy. No i gdzieś tam to jest trochę problematyczne. Nie mam miejscowego ekwipunku. No nie, dobra, wywalamy zlecenie. Fledera się mogą przydać. Kalkstein lubi zbierać takie rzeczy, więc... Dobra. No gdzieś tu były szczątki do zabrania. Panie Wiedźminie. Klik, klik. Dobra. Myślę, że jesteśmy na dobrym tropie. Także będziemy dalej... O, dobra, zobaczmy sobie do beczki jeszcze. Tutaj są jakieś szczątki? Nie. Dobra, zobaczmy sobie do beczki. Historia utopcu. Strasznie mam tutaj duże rzeczy do... Dobra, zjedzmy sobie rybę. Halo, czemu nie mogłam jej zjeść? O! Czy ta ryba też jest pepem? Dobra, czekajcie, żołnierzki.
czy naprawdę nas interesuje historia utopców? Trochę mnie interesuje, muszę przyznać. Zdecydowanie za mały jest ten ekwipunek. Dobra, fistek nie jest nam potrzebny. Czy to naprawdę jest historia utopców? Dobra. Historia o utopcu będzie w następnym odcinku. I będziemy tutaj... Będziemy tutaj dalej rozpoznawać te kanały. Także zapisuję. Nadal nie wypiliśmy dzbana. Leśnego dzbana. Bo muszę się dowiedzieć, gdzie on jest. A jak się nie dowiem w następnym odcinku, to będę szukać po internetach, żeby odkryć tą tajemnicę. No, także do zobaczyska, trzymajcie się, pa pa!